111 filmów, dziesiątki spotkań z twórcami, 11 debat literackich, 3 debaty filmowe, 6 wystaw, 3 koncerty i szereg innych wydarzeń towarzyszących, czyli czas na tegoroczny przegląd filmowy Kino na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie. To jedyna taka impreza odbywająca się na polsko-czeskiej granicy. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? No ja mam oczywiście ulubione filmy. Dzisiaj wspominaliśmy o Sonacie. To koniecznie, to właściwie niezależnie od wieku, bo to każdy. No jest to taki temat i w ogóle film jest świetnie zagrany, świetnie opowiedziany, taka poruszająca historia, to na pewno z polskich. Na pewno no, moim ulubionym filmem tegorocznego przeglądu jest Brigitte Bardot, Cudowna. No ale to nie ma wątpliwości, że Lech Majewski jest wielkim artystą, a film jest zaskakujący na początku, bo on się tak zaczyna jak taka trochę film obyczajowy z czasów PRL-u. Stwierdziłam, o, Lech Majewski ma poczucie humoru, pośmiałam się, przypomniałam sobie szkolne lata, a potem nagle otwiera się tyle drzwi i taka wizyjność zaczyna się. Nie będę zdradzać szczegółów, ale poza Brigitte Bardot pojawia się więcej postaci popkultury, z którymi nasz bohater się spotyka. No, bardzo jest poruszający film słowacki Cenzorka, którego akcja dzieje się w więzieniu ukraińskim dla kobiet. Bardzo śmiesznym z kolei filmem jest ten Nagły wypadek, czyli Mimo żadna udalost. Jeżeli naprawdę mówię o tym, że tak rzadko mamy okazję się pośmiać, myślę, że my też nie potrafimy Polacy robić dobrych komedii, że często to jakieś jest prymitywne, głupie albo jakieś kalki z innych filmów. Natomiast no, Czesi rzeczywiście potrafią. No i ten film jest niezwykle śmieszny. Kino na granicy to nie tylko kino, to także muzyka, to także literatura. No bardzo, bardzo jest teraz, znowu atrakcyjny program literacki, to muszę powiedzieć, teoretycznie, tytuł tego programu to jest Środkowoeuropejski Kociołek, co brzmi bardzo sympatycznie i właściwie pokazuje, co w tym kociołku się gotuje, czyli nowości w literaturze polskiej, czeskiej, słowackiej. Troszkę to jest poukładane w tym roku gatunkami, czyli jest Dzień Poezji, prozy, eseistyki, literatury faktu, ale też aktualne bardzo tematy, czyli Dziki Wschód, Dzika Wojna z Pytajnikiem, czy Świat zwariował, czy tylko my. No, będą duże nazwiska, będzie Wojtek Jagielski, będzie Radka Denemarkowa, Karel Sidon, więc bardzo zapraszam. Znowu aktorki będą czytać dzieciom książki ulubione z dzieciństwa, więc zapraszam do Parku Pokoju albo do sali multimedialnej, jeżeli będzie zimno. No, będzie drugiego na cieszyńskim rynku koncert polsko-czeski, 3 kapele, 2 polskie, No Logo i Coles i 1 czeska, Kwiety. Także myślę, że program jest atrakcyjny, mimo że piszę o tym w katalogu, że taki może skromniejszy, ponieważ no, to nie są czasy na obfitość, patrząc na to, co dzieje się na wschodzie, patrząc na tragedię naszych gości z Ukrainy, że myślę, że on jest taki w sam raz szyty na tę sytuację. Podczas konferencji prasowej też zwróciliście uwagę, że sporo takich pozycji przedpremierowych w tym roku. No udało się, to właśnie Łukasz policzył, że około 10 filmów, których jeszcze nikt nie widział, więc myślę, że jest okazja. No właśnie, może nazwiska kina, osoby, które pojawią się w Cieszynie, których będziemy mogli spotkać przez te najbliższe dni. Daniel Olubrychski, na pewno nasza najjaśniejsza gwiazda. Będzie Tomasz Ziętek, będzie, no właśnie zapomniałam, bo ich jest tylu. Będzie Jowita Budnik, będzie Małgosia Zajączkowska, będzie Beata Kawka. No i oczywiście też spotkania z tymi aktorami, reżyserami, na to też myślę, że warto zaprosić. Oczywiście prawie każdy film właściwie ma swoją reprezentację, więc po filmie odbędą się spotkania, natomiast debata z Danielem Olubrychskim odbędzie się po filmie. Strong. Przegląd filmowy zakończy się 3 maja. Jak podkreślają organizatorzy, bilety cały czas można kupić, nawet na pojedyncze projekcje filmowe. Zapraszamy na naszą stronę internetową kinagranicy.pl, gdzie znajdziecie zakładkę w uczestnik, jak kupić bilet. I to są proste kroki, zalogowujecie się na naszą stronę, wybieracie, otwieracie kalendarz projekcji, wybieracie seanse, które Wam się podobają, na które byście chcieli pójść, klikacie kup bilet, a reszta już się dzieje właściwie sama. Nie trzeba drukować biletu, można pokazać go na urządzeniu mobilnym, to również.
Zachęcamy do zakupu. Jest taki pakiet 4+1, czyli można zobaczyć 5 seansów w cenie 4. To jest tak fajnie, żeby sobie zaplanować weekend w Cieszynie i zobaczyć kilka filmów, które Państwa interesują. Jeżeli jeszcze mamy jakieś problemy, pytania, zapytania, gdzie podejść, bo Wy oczywiście przez cały festiwal jesteście dostępni. Jesteśmy dostępni dla wszystkich. Zapraszamy do naszego biura organizacyjnego w Zamku Cieszyn w Oranżerii. Tam jesteśmy dla Państwa, udzielamy wszystkich informacji i też sprzedajemy bilety lub akredytacje, także zapraszamy. Uroczyste otwarcie festiwalu miało miejsce w piątek 29 kwietnia, tradycyjnie w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.